Jeżeli kogoś spostponowano, obrażono, jakoś zniszczono jego autorytet, to dobrze jest przywracać mu tę jakąś należną pozycję. I to na pewno należy się tym odważnym działaczom, którzy usiłowali po wojnie rzeczywiście tworzyć demokratyczne, pluralistyczne życie polityczne, zbiorowe, społeczne, usiłowali się samoorganizować, umożliwić głosowanie i policzenie głosów zgodnie z prawdą, bo tutaj to fałszowanie wyników wyborów z 1947 roku to nie tylko polegało na zastraszaniu, tak tam Państwo zobaczą, ci, którzy może nie wiem, nie czytali czy nie wchodzili w takie szczegóły, myślę tu zwłaszcza oczywiście o osobach najmłodszych, to nie tylko polegało na tym, że zmuszano kandydatów do wycofywania się z kandydowania, że część kandydatów aresztowano, no i jako osoby ukarane musiały być skreślone. Ale to polegało też na takiej najzwyczajniejszej rzeczy, że kiedy się przekazywało wyniki głosowań do wyższej instancji, no to te wyniki się zmieniały. Fałszowanie na bardzo, bardzo wiele sposobów. Jeśli o takich wyborach w sowieckim stylu chcemy poczytać, to przypominam, że jest dwutomowa książka Przemysława Dakowicza, Afazja Polska, gdzie opisane są, już nie pomnę w którym tomie, wybory na terenie dawnej II Rzeczpospolitej. Wybory, kiedy tam wkraczają Sowieci i wszyscy głosujący mają być za komunizmem. Jeżeli nie, no to oczywiście będzie miał kłopot przewodniczący komisji. Na najróżniejsze sposoby wymusza się tę jednomyślność, nawet jeśli ktoś miałby się wyłamać, powinien być zarejestrowany, zapamiętany. Nawet takie prymitywne metody, wtedy oczywiście kamer nie mieli, takie prymitywne metody jak wiercenie dziury w suficie i stróż poprawności politycznej, czuwający tam fizycznie, własnym okiem patrzący, co się dzieje w kabinie. To też było. Tutaj to fałszowanie wyborów. To jest pewien model. Też wyobrażenie o tym, czym jest demokracja. W paru miejscach to mamy. Ja pamiętam jeszcze z przekroju, bo w domu się trochę zachowało starych numerów przekroju, ale też pamiętam z dzieciństwa, z lat 70., jak tam to słowo demokracja było odmieniane przez wszystkie przypadki i odnosiło się nawet do takich prostych spraw, jak reguły podawania ręki, nakrywania do stołu. To była rubryka demokratyczny savoir-vivre. To jeszcze istniało w latach 70. Oczywiście tuż po wojnie ta demokracja jeszcze bardziej i w wielu dziedzinach tam była podkreślana. Władza ludu. Oficjalnie tak, ale jeśli ten lud nie zgadza się z komunistami, to marny jego los. Witamy prawników demokratów. Nad wejściowymi drzwiami, przodem do niego, a za plecami mszczącej się publiki wisiał wielki transparent. Witamy prawników demokratów. Bardzo trafnie się to nadużywanie, jak sądzę, słowa demokracja przez propagandę komunistyczną w pierwszych latach po wojnie tutaj się pojawia. Charakteryzuje się kandydata na jakieś stanowisko. Ja proponuję prezesa Jarosza, to znany demokrata, ludowiec, a na dokładkę ofiara najstraszliwszej wojennej tej, no jednym słowem, był w Oświęcimiu. Zaraz po powrocie, pomimo stanu zdrowia, włączył się w budowanie demokratycznego sądownictwa. Po tej dawce jakichś impresji na temat słowa demokracja w tej powieści, świetnie, świetnie zaobserwowane, jak to słowo funkcjonowało, chciałam właśnie, już jak powiedziałam o tym Stanisławie Jaroszu, zatrzymać się nad tą postacią, bo właśnie jest tutaj ciekawe to różnicowanie bohaterów. Oni nie są kukiełkami, nie są reprezentantami pewnych modelowych postaw, tylko każdy jest oddzielnie narysowany. Dość szczegółowo.
chyba najsympatyczniejszą w moim przynajmniej odczuciu postacią, która nas prowadzi przez prawie całą powieść, jest ów sędzia Stanisław Jarosz, bardzo dzielny. Są momenty, kiedy poddaje się terrorowi, jest katowany. Bardzo, bardzo modelowa sytuacja, mianowicie on jest prezesem sądu. No i teoretycznie mogłoby się wydawać, że to on w tym sądzie rządzi. Nie, nieprawda. Rządzi ubek, który pociąga za sznurki. I tenże ubek, co jest właśnie, tak podkreślam, modelowe, przeprowadza operację uświadomienia sędziemu, prezesowi sądu, kto się tutaj liczy. Zmusza go do rozebrania się, bije go, przypomina mu sceny z obozu koncentracyjnego i wymusza podpisanie takiej, a nie innej decyzji. Bardzo typowa sytuacja, że ci, którzy są naprawdę na wysokich stanowiskach w systemie totalitarnym czy w realiach terroru, nie są naprawdę decydentami, tylko są złamanymi, posłusznymi narzędziami ludzi pozostających w cieniu, a egzekwujących posłuszeństwo. O tym utrzymywaniu się w cieniu decydentów jakiegoś tam szczebla, no ale jak na realia polskie stosunkowo wysokiego szczebla, można się przekonać, czytając tutaj o decyzji Luny Brystygierowej, że jej wcale nie zależy, żeby tam gdzieś się pojawiać, brylować, mieć jakieś stanowisko w świetle Jupiterów, żeby być w Sejmie czy w rządzie. Jej wystarcza, że ona decyduje o ludzkich losach. Czuje się właściwie demiurgiem. Przynajmniej w świetle powieści, ja tego nie konfrontowałam ze świadectwami historycznymi, trzeba się tutaj do tego przyznać, przynajmniej w świetle powieści jest tak, że stosunkowo Luna Brystygierowa chroni chorążynę. Chorążyna jest to panienka ze dworu, wychodząca za mąż przed wojną za wybitnego, wyróżniającego się chłopa. Tenże chłop ginie w czasie wojny i ona zostaje działaczką ludową, działaczką PSL-u w realiach komunistycznej, jak sądzę, totalitarnej, bo łączącej w jednym wiedzę i przemoc Polski, tej Polski komunistycznej. Więc jest tą działaczką, jest prześladowana, jest otoczona agenturą. To jest też absolutnie modelowa rzecz, kluczowa, bardzo, bardzo ważna. Przesycenie opozycyjnych ugrupowań, środowisk, agenturą. Mało tego, to nie jest tylko przesycenie tych instytucji, które powstały spontanicznie, ale to jest też tworzenie nowych organizacji, bardzo radykalnych. Matka mi zawsze powtarzała, że najbardziej należy strzec się osób najradykalniejszych, tych, którzy najgłośniej krzyczą, gdzieś tam na pielgrzymkach chodzą w jakichś koszulkach, takich tu 84-85 rok, na pielgrzymce ktoś chodzi z koszulką z napisem Solidarność Obronna. Żeby się przede wszystkim tutaj wystrzegać tych radykałów, nie ufać tym radykałom. I tu jest taki przykład, jak mówi posłowie realny, kiedy ktoś tworzy ugrupowanie, małe ugrupowanie, jakąś wręcz bojówkę o bardzo skrajnym, prawicowym profilu. Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy też ten motyw w filmie Wyklęty. Ci prowokatorzy, organizujący pozornie jako wataszkowie, bohaterowie takie grupy, stwarzają straszliwy obraz podziemia w oczach społeczeństwa, bo wpada się do wsi, dokonuje się jakiegoś rabunku, może jakiegoś nieuzasadnionego mordu, pozorując gdzieś tam wśród towarzyszy, że to jest zemsta za jakiś donos, i to potem będzie wracało przez dziesiątki lat. To będzie też niestety w literaturze pięknej. Trochę przyznam, że posądzam tych pisarzy poruszających taki temat o
nierzetelność, mówiąc najdelikatniej, ale pewien materiał mieli, bo może nie wiedzieli, że ci partyzanci, że to podziemie podające się za podziemie niepodległościowe, które dopuszczało się zbrodni na ludności cywilnej, to niekoniecznie było rzeczywiste polskie podziemie, tylko to mogli być jacyś przebrani, podający się za Polaków, czy przybysze ze wschodu, czy wręcz pojedynczy agent, który, jak tutaj w tej powieści, organizuje młodzież i po pierwsze wyłapuje tych, którzy mają patriotyczne motywacje, i oni prędzej czy później albo zginą, albo trafią do więzienia, bo są cały czas prowadzeni przez agenta, i jeszcze w dodatku wyrabia najokropniejszą opinię Polakom, czy polskim działaczom niepodległościowym, czy polskiej prawicy. To będzie wracało, to będzie niestety i w opowiadaniach, i w niektórych dramatach poruszających problematykę, czy to wojenną, czy tę tuż powojenną, będzie to utrwalane i propagowane. Czy jeszcze na coś tutaj w szczególności bym chciała zwrócić uwagę? Na to ogromne zastraszenie. Przeciwnicy nasi, mówi jeden z działaczy PSL-u, chwytają się wszelkich środków, od zastosowania terroru, aresztowań, wyrzucania z pracy. Tu znowu mamy zupełnie modelową sytuację. Wyrzucania z pracy, grożenia wszelkimi okropnościami, a z drugiej strony do kupowania za pieniądze i stanowiska. Więc to jest ta technika sprawowania władzy. Wydaje mi się, że takiej narzuconej władzy. Bardzo wydaje mi się, że to jest tutaj precyzyjnie dobrze pokazane, że chyba nigdzie nie było tak dokładnie, tak bardzo przekonująco, tak wiernie pokazane, jak to się dzieje, że ludzi się zmusiło do posłuszeństwa, zastraszyło na trwałe, na pokolenia, zasiało się nieufność, no ale oczywiście uzasadnioną nieufność, bo zdobyło się konfidentów. Bardzo sympatyczną postacią, tragiczną postacią tutaj jest Arkadek, jeden z krewnych Stanisława Jarosza, chłopak dzielny, bitny, pomysłowy, sprawny fizycznie, potrafi sobie poradzić z dwoma zwykłymi rabusiami, nieustraszony, ale w rezultacie tak bity, że wydaje wszystkich łącznie z własną matką. I potem, kiedy już wychodzi nie tylko z więzienia, ale jeszcze z przymusowej pracy w kopalni, jest już tylko pijak, nie bardzo przytomnym, tracącym pamięć. Tutaj ostatnia scena pokazuje spotkanie takich właśnie braci, bohaterów z czasów wojny, bardzo uczciwych, których niestety złamano, zniszczono. No ostatnia, przedostatnia scena, bo jeszcze potem mamy spotkanie z kolejną złamaną postacią, to jest kurier przeprowadzający działaczy PSL-u przez góry. Metodami kunsztownymi, różnorodnymi tych schwytanych działaczy zmuszono do ujawnienia, u kogo nocowali, kto ich przeprowadzał. Tam jednego z tej trójki katowano od razu, a z dwójką czekano, żeby uzyskać zeznania i potem powiedzieć każdemu z nich, no już właściwie wszystko wiemy, już nie macie czego ukrywać, zaimponować tą zdobytą przemocą, wiedzą dwóm pozostałym osobom. Ten kurier zamienia się też w agenta. Kto by dał paszport, myśli Mikołajczyk, spotykając się z tym byłym kurierem, kto by dał paszport politycznemu więźniowi? Wysłali go tamci, wysłali do emigranta po to, żeby wywierać jakąś presję na opinię, żeby się czegoś jeszcze dowiedzieć. Mikołajczyk rozmawia na poziomie ogólnym, chyba tutaj dość szczerze, mówi o walce z demokracją, z Kościołem, z polskimi bohaterami, ze wszystkim, co dla Polaków drogie i święte. Ale jest świadom, że jeśli by mówił szczerze o jakichś sprawach bardzo prywatnych, to popełniłby błąd.
Dlaczego się zająć szczególnie PSL-em? Proszę zobaczyć, że jeśli stykamy się z jakimiś reklamowymi notkami o tej powieści, to raczej tutaj się nie mówi, że jest to powieść o prześladowaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko jest to powieść o pierwszych latach po wojnie. Dlaczego? Może za bardzo by to zawęziło spektrum zainteresowanych czytelników, ale myślę, że to jest poważniejszy powód. Mianowicie to jest szczególnie przejmujące, kiedy mamy do czynienia z ludźmi chcącymi spokojnie, rozsądnie żyć, biorącymi za dobrą monetę zapewnienia, że oto mamy wybory, no to jak wybory, to kandydujemy, jak wybory, to głosujemy zgodnie z przekonaniem, a to się okazuje, że właściwie może nie wybory, tylko prowokacja, kogo jeszcze wciągnąć na czarną listę i zniszczyć do któregoś pokolenia. Więc tutaj ten PSL Mikołajczyka to jest właściwie obraz takiego, wydaje mi się, to oczywiście możemy jeszcze o tym porozmawiać, może tu będą jakieś polemiki, ale jest to obraz ogółu społeczeństwa, dosyć typowych Polaków. W swojej masie, w większości ta Polska przedwojenna, czy w jakichś pierwszych dziesięcioleciach powojennych, to była Polska zdominowana przez wieś. Chłopi takimi kategoriami nie myślą, mówi Mikołajczyk, odpowiadając na słowa o narażaniu się za innych, o cierpieniu za innych. Oni wiedzą, że kiedy nie ma się jak bronić, trzeba się usunąć. Więc jeżeli ten terror dotyczy ludzi no nie szukających specjalnie na zasadzie sztuka dla sztuki ekstremalnych doświadczeń, to jest to chyba tym bardziej przekonujące świadectwo, które powinno od jednego z tych wielkich totalitaryzmów XX wieku odwodzić. I przestrzegać, żeby nie doszło do recydywy. Przede wszystkim Zaremba pisze w zakończeniu, w tym posłowiu od autorskim, że chciałby złożyć hołd ludziom, którzy wtedy żyli, którzy starali się zachować prawość charakteru, jakąś przyzwoitość elementarną, którzy usiłowali w tych niesprzyjających warunkach uprawiać jednak politykę, mając na myśli dobro wspólne. To jest też na pewno istotna motywacja. To już chyba wszystko, co chciałabym tak powiedzieć tytułem jakiegoś wstępu, wprowadzenia. Oczywiście mam ten jeden egzemplarz, który mogę pożyczać. Nie sądzę, żebym miała dokąd o tym napisać, chyba żebym własnym nakładem książkę wydała, bo jest wydaje mi się dosyć trudno, może są jakieś sprawniejsze biura. Jest dosyć trudno z własnej inicjatywy jakąś recenzję gdzieś zamieścić. Zresztą ja sądzę, że to jest książka, o której można by napisać ogromne studium. To jest kopalnia problemów, to właściwie może nie jest tak skomplikowane jak powieści Parnickiego, ale artystycznie skomplikowane, ale jak o powieściach Parnickiego potrafiono o jednej napisać monografię, zrozumieć Parnickiego, o końcu Zgody Narodów, też zresztą o powieści poruszającej jakieś motywy sensacyjno-szpiegowskie, to tutaj też mi się zdaje, że byłby to temat na monografię. Tylko nie łudzę się, że to jest temat dla kogoś innego niż osoba już mająca wolny czas, nie wiem, na emeryturze. Zawsze sobie wyobrażam, że najlepiej odziedziczyć majątek jak bohater autodafe i być niezależnym uczonym. Bo tak poza tym to nie wyobrażam sobie, żeby jacyś recenzenci, opiniodawcy, osoby na kierowniczych stanowiskach popierały tego typu projekt naukowy. No a w momencie, kiedy najpierw trzeba zgłosić projekt, a potem dopiero pozwolą albo nie, wydadzą albo nie, to wydaje mi się, że publikowanie monografii tej powieści byłoby nader trudne. Także, że ja chętnie z nią obcuję, tutaj Państwo zobaczą, jeśli ktoś
sobie to pożyczy do domu, to są i wymienione strony, na które zwracałam uwagę na końcu, i ołówkiem, i zakładkami. Można sobie to spokojnie poczytać i oddać mi po prostu na portiernie. A teraz chciałam jeszcze zapytać, poprosić o jakieś może bardziej fachowe komentarze historyczne, jak to miejsce PSL-u wyglądało na tle innych stronnictw, bo ci ludzie dobrej woli i prześladowani przecież byli i w Stronnictwie Pracy, i nawet w Polskiej Partii Socjalistycznej. Tu jest też tak dosyć delikatnie przedstawiona sylwetka Józefa Cyrankiewicza. My starzy go jeszcze pamiętamy dosłownie, no nie wiem, z telewizji, z gazet, jako bardzo prominentną postać w ostatnich latach przez, w szerokim sensie, prawicowe media przytaczały się jakieś oskarżenia pod adresem Cyrankiewicza. Tutaj jest też tak wzmiankowana jeszcze postać innego byłego więźnia obozu koncentracyjnego, nawet tak bardzo neutralnie, bardzo delikatnie gdzieś w tle raz to nazwisko pada, też takiego oskarżanego w mediach w ostatnich 20 paru latach. Niemniej no, ważne jest to, żeby te proporcje prześladowań czy zastraszania, które spadają na poszczególne stronnictwa, odpowiednio wyważać, bo mimo wszystko sądzę, że narodowcy by tutaj powiedzieli: dobrze, PSL był w Sejmie, a my byliśmy w kazamatach. Ten przypadek z powieści Honor mi nie pozwala pokazuje narodowca żydowskiego pochodzenia, przywódcę Narodowych Sił Zbrojnych w jakimś małym miasteczku, który zostaje zakatowany już w pierwszej połowie 1945 roku. Więc to jest tak, że jakby kolejne warstwy grozy się odsłaniają, kiedy się te pierwsze 10 lat po wojnie śledzi. Przepraszam, już naprawdę chciałam zapytać, czy właśnie coś jeszcze ważnego tutaj by trzeba było dopowiedzieć, może? No, ja nie wiem, czy można w ogóle to dopowiedzieć po takim pięknym wystąpieniu. Ja jestem w trakcie lektury tej powieści. Tak właściwie Piotr Zaremba, jak występuje w telewizji, to nudzi mnie, bo za długo mówi, prawda? Ale tutaj akurat w wypadku tej powieści, mimo że jest taka długa, nie jest ona nudna. Jakie miałbym tutaj takie uwagi? Występują tam oczywiście historyczne postaci. Powiedzmy sobie, jaka to była historia, to już mniejsza. Są dialogi, wymiana zdań. Czasami trochę odnoszę wrażenie, że chyba rzeczywistość byłaby może nawet bardziej dosadna niż to, co przedstawił autor, bo trochę znam te źródła i jak widzę właśnie te postaci, które tutaj występują, no chociażby Józef Cyrankiewicz. Jest to bardzo dobrze zapowiadający się młody człowiek, socjalista, prawda, i to związany z obozem londyńskim. Aresztowany, osadzony w Auschwitz. I tu przypominam sobie taką oto rzecz. Zofia Naukowska i Tadeusz Chromecki, też tragiczna postać, dyrektor Departamentu Politycznego MSZ po wojnie, a przed wojną kierownik takiego gabinetu osobistego Józefa Becka, a w czasie wojny właściwie kierował takim podziemnym, szkieletowym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To była komórka o nazwie MOC, a potem wylądował w tym powojennym MSZ. Nie wiem, jaka droga przeszła, jaką drogą on tutaj przeszedł. Otóż Tadeusz Chromecki i jeszcze ambasador Francji, Garot. I nagle Garo mówi, że no, Polacy dobrze się zachowywali w czasie okupacji, natomiast on ma niesmak po zachowaniu się swoich rodaków. I powiedział taką rzecz, że pod koniec wojny, mniej więcej koniec 1943 roku, kiedy Niemcy zorientowali się, że klęska ich czeka, budowali taką jak gdyby siatkę osób, osobistości politycznych,
na które będą mogły stawiać, mogli stawiać po wojnie. I tu wymienił Leona Bluma, przedwojennego premiera, po wojnie też zresztą był premierem, któremu stworzono w obozie takie no, ciepłe.